Jesteśmy na planie bardzo nietypowym. Nazwałam to dokumercial, nie wiem, czy taki termin istnieje, ale wydaje mi się, że doskonale odzwierciedla to, co tutaj robimy. Kampania społeczna o zanieczyszczeniu powietrza z agencją Saatchi & Saatchi London. Jest to dość duże wyzwanie, dwuminutowy film z całą masą bohaterów. Bohaterami są dzieci, bo opowiadamy historię z dziecięcej perspektywy. Mamy bardzo zacne grono realizatorów. Tomek Knitel z ogromnym dorobkiem dokumentalnym, ale również i reklamowym, więc bardzo pięknie łączący oba te światy. I jego okiem jest wspaniały Patryk Keane, który doskonale pracuje z kamerą, podgląda, nie ingerując w życie i nie ustawiając planów. Czyli mamy naprawdę piękny dokument. Do typu dokumentalnej kampanii kluczowy jest etap preprodukcji. Szukaliśmy rodzin, które będą dobrze się czuły przed kamerą, będą miały również swoją historię. Jesteśmy bardzo blisko naszych bohaterów, bo kluczowe jest to, co opowiadają, co czują i jak ważne dla nich jest walka z zanieczyszczeniem powietrza. Na koniec wisienką na torcie będzie relacja z wizyty naszych rodzin Air Bubble. Eksperyment, który pokaże, że możliwe jest świeże powietrze generowane na placu zabaw poprzez zabawę. Air Bubble jest bardzo fajną inicjatywą, połączeniem nauki z reklamą. Firma może wykorzystać tę część swojej komunikacji, natomiast dzieciaki tak naprawdę z tego korzystają. Będą mogły się bezpiecznie bawić, będą oddychały czysto i będą miały wielki ubaw.